Słuchajcie, witam dnia kolejnego. Jadę do banku. Do wpłatomatu, muszę wpłacić hajsu trochę, żeby nie trzymać i tyle. Dojechałem tutaj do centrum. ABBA Bank. Słuchajcie, sprawy w banku załatwione i zaraz widzę się z Marcinem na mieście. Z Popasem. Tak się zdarzyło, że spotkałem Pawła Łysego. Mamy dzisiaj grilla sobie zrobić u nas. Słuchajcie, na spotkanie z Marcinem wybrałem taką oto knajpę. Jesteśmy naprzeciwko Khmer Taste. Będzie lokalizacyjnie łatwo się spotkać, a zarazem nie będziemy w Khmer Taste, tylko będziemy tutaj. Knajpa spora. No, lokalizację sobie wybrali dobrą, bo naprzeciwko, można powiedzieć, najlepiej prosperującej tutaj knajpy Khmer Taste. Ceny też tam dumpingowe często są, że dla klienta ok. Im się to też jakoś spina. Ale to już mniej osób, ale rozkręca się też, widzę. Nie? Marcin przyjechał. Poszedł, nie wiem, zamawiać coś czy coś. No, takie ceny. Jeszcze raz, bo nie wiem, czy słyszałem. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry. No, dobry. Cóż za niespodzianka, takie spotkanie. To jest. Znaczy nie, no ja mówiłem, to jest spotkanie umówione, niespodziewane. Musimy dogadać się. Musimy, albo nie musimy, to się okaże. Tak. W sprawie innych też będziemy rozmawiać. Dobra, wyłączam kamerę w takim układzie. Wyłącz. Zaraz trzeba za kogoś załatwić, nie załatwić. Marcin wymyślił jakieś gołąbki tutaj, gołąbki, że są... Tak, ale znowu z ryżem. Gołąbki z ryżem, no bo gołąbki, znaczy, powinny być z ryżem. Tutaj nie ma ryżu, ryż jest osobny. No to sobie ryż osobno. Ale to jest coś takiego, no, autentycznie jak nasze gołąbki w kapuście, wista kapustnie obgotowanych, tyle że z samym mięsem, samo mięso jest. Dobra, Marcin, wystarczy tych grzeczności, bo musimy tu parę osób załatwić, trochę kogoś wywyższyć i nasze interesy zadbać. Koordynujemy, no. No siedzimy z Marcinem naprawdę puściutko tutaj, nie? Szkoda aż miejsca, nie? Zobaczcie, przygotowani są na bardzo dużo ludzi, ale ludzi nie ma. Bar fajny, wszystko zainwestowane. W kiblu byłem, także z perspektywy wam pokazuję. No nie, no, knajpa jest ogromna, nie? Musiałem wyskoczyć po fajkę, to jest koreańska restauracja, kiedyś przyjdę. Bo dałem gościowi, kurde, fajki kosztują 0,70 centa, mówię, dałem aż 2 dolary, kup, reszta dla ciebie. Czyli ponad 100%, mój nie może znaleźć Hirosów, no, no trudno. Ja znajdę. Faktycznie sklepików tu żadnych nie ma, ale zaraz się pewnie coś znajdzie. O, jest sklepik. Fajeczki kupione, można wracać. Znowu idzie ta pani z parasolką, którą widzieliście, wygląda na Chinkę, Koreankę. A my siedzimy tutaj. No, po 2 godzinach spotkanie z Marcinem zakończone pewnymi konkluzjami. Jadę po wołowinę i jadę do bazy. Bo dzisiaj jakąś grilla mamy z gośćmi, także trzeba przygotować coś. Słuchajcie, w drodze powrotnej, po spotkaniu z Marcinem, przyjechałem na ryneczek. Taki najbliższy u nas, który już chyba znacie. Po wołowinę dla naszych piesków. Także wołowinka będzie kupiona, a dla Srejdy też coś kupię. O. All. Yes, all. Kilo, 1,5 kilo. Niech sobie pieski zjedzą. Tutaj panie szyją na maszynach. Jeszcze maszyna na pedały, czy już ma silniczek? Ma silniczek. Dobra. Papryka, czosnek. Coś dla Stroje kupię, może jakieś potrawki. To wam nagram. Raz. I 2, proszę. How much?
dolar, 58 tysięcy to jest no, $15 praktycznie, tam niecałe. Okej. Okay. A dolar to będzie 4. Gdzie tu jest równa się znak? Tu chyba, nie? O, 14 do. O. Dobłon. A, dolar. Dolar. Nie, okej. Dolar. Dopram. Okej, okay, $15. Dopram. No dobra, nieważne. To 14,5 dolara, czy to 15. Pani chciała, w rielach zapłaciłem, w rielach. Ja mówię, $14. 14,5 dolara to wychodzi po przeliczniku, nie ma problemu. To dla nich na dziś. Tam jest fajnie grill, ja często coś tam kupowałem, ale może kupimy te jakieś potrawki, to przynajmniej je też nagramy i dla Strayle coś kupię. Chociaż tu za dużo już nie mają. Nie, tu nic nie ma. Chciałem, że to będą takie fajniejsze potrawki. Będziemy zobaczyć, co tam mają. Tam też nie widać, co mają. Tu widać, jest fajny grill, to będzie fajne nagranie przy okazji. Także nagrajmy coś fajnego. O, widzicie? To robi wrażenie. Tam będziemy mieli dzisiaj grilla, to nie wiem, czy coś kupuję. Ryby jej kupię, bo ryb u nas na grillu nie będzie. Więc kupię jej takie dwie rybki. Do strony. Halo? Tu, nie? Aha. Dobra, okej. Okay. No. Jeszcze taką sałatkę je wezmę. Jadę na bazę, do domu. A tu rybki suszą. Dobra, można wracać do domu. Gifty kupione, że tak powiem. Czy ja nie powinienem kupić tutaj jakichś tam proszków do prania? Nie wiem, to sobie je kupi. Sama będzie wiedziała lepiej. No, już. Dzień dobry. No. To wskakuj, jak chcesz sobie wjechać. No wskakuj. Słuchajcie, Strayle wchodzi w swoim stroju niebieskim.
przyjechała Magda. Będą twarde negocjacje. Jest wkurzona. I to bardzo. Nie będzie lekko, proszę Państwa, dzisiaj. Dariusz, mam nadzieję, że dziś Ty będziesz tym wyważonym głosem tej całej dyskusji. Pani szlachcianka Magdalena zażyczyła sobie cappuccino, więc robimy. Koreańskie mleko 4% do spieniacza i później kawa. Magda, już Ci robię kawę, latte, bo to nie cappuccino, okay. Tylko latte. Słuchaj, Krzychu poczciwy się pytał cały czas o kontakt do Was, bo pierogi. Żeby zobaczyć. Tak, pierogi dam w prezencie. W prezencie? Tak, a to przekazujemy, Krzychu. Po drodze nie kupić, tego mówimy. Aha, to było takie na otwarcie. Dobra, tak, tak. Żeby też miał, to akurat się przyda. Żeby miał co do gara włożyć. Żeby miał co do gara włożyć, nie? No, żeby kto miał w ogóle włożyć, nie? Bo tam był problem. To druga sprawa. No, dobra. Pierwszy raz będę robił, Magda, jak nie wyjdzie, to też mi daj tam, wiesz. Nie dawaj ansuba od razu, nie? Czekajcie. Teraz trzeba. Kurde, to jest wszystko ok. Muszę tu te mleko spienić. Czyli tą pompeczkę daję i tym przekręcam. Poczekajcie, bo mam drugą łapę potrzebuję. Mleko zostało spienione. Tak to było tam, nie wiem, mniej niż pół kubka. Teraz się spieniło. I teraz daję jedną espresso. Chyba dam im jeszcze jedną do Magdy. Jak to za mało będzie. Dopiero się uczę. Pierwszy raz w życiu to robiłem. Wyszło tak jak wyszło. Jak oceniasz? Nie trzeba dorzucać? Nie, kawy? Nie trzeba, jest ok. Dobra, ale zaraz cukier przyniesie z tego. Jak widać po ujęciu przyjechał Paweł łysy, bo jest łysy. Moją i co? I takie tutaj kiełbaski, pomidorki, kanapeczki i bigosy. Jeden, drugi. Także jest. Dzieje się. I gruszki z Polski. Pisze na planie, ludzie jedzą, mamy gruszki. Nawet gruszki moja mama robiła. Gruszki w occie. Tak? Smakują Ci? Tak, no. Jadłam po raz pierwszy. Po raz pierwszy w życiu jadłaś gruszkę tak, w occie? Gruszki, tak, po raz pierwszy. I jak? No, tutaj są. To jest więcej. Jak tobie gruszki? Gruszki mega, nie. No, kiełbaska jest dobra. Bigos ci wyszedł, powiem szczerze. Dobrze, ale ziemniaka nie wrzuciłeś do kapuchy. Nie. Co ty? Ludzie jedzą za moje. No. Adam ładnie Was przywitał, co? Ale nie powiedziałeś, że trzeba było przynieść flaszkę wódki, żeby... No tak, chyba normalne i logiczne, nie? Zanotowane w dzienniku. Zanotowane w dzienniku, gdzie ile kosztowało i co i jak, nie? Ale zobacz, jak Pan Adam tu zorganizował. Później jeszcze będą te kurczaki z grilla, z piekarnika, to jest dopiero przystawka. This is just starter. I wjechały kurczaki z piekarnika, plus sałatki, bigosik, wszystko jest. Gruszka, pietruszka. Muminki jadą na kwaterę.